Jesteśmy już na dworcu kolejowym w Jerozolimie, dojechaliśmy pociągiem. Mieliśmy jechać autobusem, ale poznałem na dworcu w Tel Awiwie takiego pana. Pracował tam w ochronie, okazało się, że jest z Polski i polecił nam wycieczkę pociągiem. Jedzie się co prawda około 20 minut dłużej, ale są rewelacyjne widoki. Pociąg jedzie pięknym wąwozem. Fajna sprawa, nie żałuję, że nie pojechaliśmy autobusem. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale kierowcy autobusów miejskich w Izraelu jeżdżą jak szalenie, jakby wnieśli jakieś worki z ziemniakami, trzęsie w każdą stronę. Najlepiej trzymać się dwoma rękami, bo kierowca za chwilę całkiem przyspiesza, hamuje, ostro zakręca, także jest wesoło po drodze. Ulica jednokierunkowa i bardzo prosty patent na jazdę pod prąd. Nie bardzo wiem, co to jest, ale wygląda i pachnie ładnie. Taka jajeczniczka troszkę chyba. Nie wiem, jak to się nazywa, ale w każdym razie próbując pierwszy kawałek, podejrzewam, że są to grzyby z ziemniakami. Hummus Ben Sira, jeden z lepszych w Jerozolimie. Za nami pierwszy dzień w Jerozolimie, jestem zaskoczony. Planując wyjazd od lat chciałem jechać do Tel Awiwu, to było moje marzenie, a tu się okazuje, że Jerozolima jest naprawdę fajnym miastem. Pierwsze wrażenie bardzo dobre, nawet nie wiem, czy nie podoba mi się tu bardziej niż w Tel Awiwie. Super, jak na sam początek, jestem bardzo zadowolony, zobaczymy, co będzie jutro, jeszcze dzisiaj za dużo nie widzieliśmy. A przy okazji chciałem poruszyć temat cen, bo dużo osób mi odradzało, po co tam jedziesz, to jest strasznie drogo, bez sensu, tak? Spotkałem się z masą takich informacji. Czy jest drogo? Ogólnie na pewno pewne ceny mogą na początku szokować, jednak moim zdaniem to nie ma znaczenia i tak bardzo tutaj jechać. Może cena kebaba na przykład, jeżeli przyjeżdżasz pierwszy dzień, podchodzisz do byle jakiejś budki na ulicy i płacisz za kebaba 50 zł, może się wydawać, że to jest dużo. Jednak ten kebab jest naprawdę dobry, smaczny, składniki są dobrej jakości, czuć, że to jest fajny produkt. Może można kupić kebaba taniej w Polsce, jednak moim zdaniem on jest naprawdę wart tych 50 zł. Szakszuka też kosztuje między 40 a 50 zł, ale jest naprawdę smaczna. A wracając do tematu cen, takie pierwsze wrażenie właśnie po Jerozolimie, moim zdaniem jest tu praktycznie połowę taniej niż w Tel Awiwie, więc fajna sprawa. Jeżeli ci zależy, żeby zaoszczędzić, na pewno można więcej czasu spędzić w Jerozolimie niż w Tel Awiwie. A w Tel Awiwie też da się przeżyć, chociażby można zjeść sobie z takich budżetowych opcji, można kupić naprawdę spore wiaderko albo wiadro praktycznie hummusu za 15-20 zł. Inne posiłki też nie są tak drogie, więc jest tu na pewno drożej niż w Polsce, ale nie jest to takie miasto jak na przykład Singapur, w którym naprawdę byłem w szoku. W każdym sklepie, na każdym rogu było naprawdę strasznie, strasznie drogo. Tu może jest drożej, ale naprawdę smak rekompensuje to w 100%. Także to są podróże kulinarne i moim zdaniem warto testować nowe smaki, niezależnie ile to kosztuje. Po co tu przyjechałem? A teraz czas wracać do pokoju. Przede mną północy nadrabiania zaległości pracy. Miłego dnia.